Cześć, witam na moim podcaście Dzikie Lektury. Opowiadam tutaj o książkach. Książki są jak lustra, w których my, czytelnicy, możemy oglądać swoje gęby. Tytuł dzisiejszego odcinka to Czuły narrator Olgi Tokarczuk, czyli po co tworzymy fikcję. Jaką rolę odgrywa fikcja w naszym życiu. Zacznijmy od postaci fikcyjnych. Nie istniałyby bez swoich twórców. Wokulski nie istniałby bez Bolesława Prusa, Harry Potter bez J.K. Rowling, Sherlock Holmes nie istniałby bez Konana Doyla, a Achilles, Odyseusz i Hector nie istnieliby bez Homera. A jednak z perspektywy czasu o Homerze niewiele wiemy, o Prusie wiemy sporo, ale nas to specjalnie nie interesuje, o konanie Doylu również, no i tak dalej. Natomiast Achilles, Odyseusz, Wokulski, Harry Potter i Sherlock Holmes są postaciami, które ciągle nam towarzyszą, ciągle działają, ciągle wtrącają się w nasze życie, ciągle z nimi gadamy. Są niejako zwierciadłami pojawiającymi się tu i ówdzie, w których możemy się przeglądać. Są wzorcami, z którymi możemy się porównywać. Mówię o tym, bo to jest pierwsza refleksja, która przychodzi mi do głowy po lekturze czułego narratora Olgi Tokarczuk. Jej książka jest zbiorem wykładów w dużej mierze na temat tego, jak powstaje literatura i jak oddziałują na nas postaci literackie. No i jaka jest natura fikcji. No dobrze, właśnie zacznijmy od tego, jaka jest natura fikcji, czym jest fikcja. Po pierwsze, postaci literackie są nieśmiertelne. A na pewno mają dłuższe życie niż ludzie. Olga Tokarczuk przytacza słowa Vargasa Liozy, latynoamerykańskiego pisarza, właśnie o postaciach fikcyjnych. Vargas Lioza mówi o swoich doświadczeniach literackich. Tutaj zacytuję go. Garstka postaci literackich naznaczyła moje życie znacznie mocniej, niż spora część osób z krwi i kości, które dane było mi spotkać. Wprawdzie na co dzień postaci rzeczywiste są silniej obecne w naszym życiu, nic nie jest tak żywe jak ciało, które można zobaczyć i dotknąć. Jednak kiedy te postaci realne stają się wspomnieniem, ich oddziaływanie zaczyna być słabsze niż oddziaływanie postaci fikcyjnych. Postaci fikcyjne, dzięki czytaniu możemy ożywiać bez końca, a postaci realne wraz z upływem czasu blakną w naszej pamięci. Tyle na temat postaci bohaterów fikcyjnych Vargas Lioza, cytowany przez Olgę Tokarczuk. No dobrze, co jeszcze o fikcji, o naturze fikcji? Olga Tokarczuk mówi tak, bohaterowie fikcyjni nie tylko są ważniejsi i bardziej realni od prawdziwych ludzi, nie tylko zaczynają być ważniejsi od swoich twórców, więcej. Postaci fikcyjne zaczynają żyć własnym życiem i nawet potrafią ingerować w naszą rzeczywistość. Tu przypomina mi się postać Janiny Duszejko, opisanej właśnie w książce przez Olgę Tokarczuk. Janina Duszejko to główna bohaterka kryminału Prowadź Swój Pług przez kości umarłych. Na podstawie tej książki Agnieszka Holland nakręciła świetny film pod tytułem Pokot. Janina Duszejko to postać, która wypowiada prywatną wojnę przeciwko myśliwym, mężczyznom, którzy bez żadnych zahamowań oddają się pasji strzelania do zwierząt. A wśród tych mężczyzn są tacy, którzy posiadają władzę, na przykład miejscowy ksiądz, na przykład komendant policji, albo lokalny biznesmen, no i prezes koła grzybiarzy. W zderzeniu z nimi ta samotna kobieta aktywistka nie ma szans. Może doznać tylko upokorzenia. A jednak Janina Duszejko ma swój plan. Czy metoda oko za oko, śmierć za śmierć okaże się skuteczna? Janina Duszejko, słuchajcie, chyba wbrew przewidywaniom samej autorki, jako postać literacka, wyrwała się z kartek powieści i stała się nośnikiem pewnej idei. Ja bym nazwał tę ideę ideą eko. Ideą sprzeciwu wobec przemocowych, patriarchalnych mężczyzn. Nazwałbym tę ideę ideą kobiecej niezależności w świecie tak bardzo zdominowanym przez mężczyzn, nienawidzących kobiet. Nazwisko Janina Duszejko pojawiło się nawet na transparentach podczas marszów w obronie praw kobiet, marszów organizowanych w roku 2020 na ulicach polskich miast. Zobaczcie, oto postać literacka, postać fikcyjna, która wychodzi na ulicę. I zaczyna się upominać o prawa postaci realnych. No dobrze. Przejdźmy, słuchajcie, teraz do pytania o sens fikcji. Do pytania, po co? Po co czytać cudze z myślenia? Czy nie lepiej sięgać po teksty, które dostarczają nam faktów? Po teksty, które mają charakter dokumentalny, czyli po tak zwaną literaturę faktu, lub jak to woli, literaturę non fiction. Olga Tokarczuk opowiada, jak czasami podchodzą do niej czytelnicy i pytają, czy to, co napisała, jest prawdą. Czy to wydarzyło się naprawdę, proszę pani? Dla autorki jest to przykre doznanie, zapowiadające niejako koniec literatury. Oto ludzie nie rozumieją, że literatura opiera się na zmyśleniu, opiera się na fikcji. Ludzie głodni są prawdy najprawdziwszej. Ludzie są głodni faktów. Ja bym jednak nie zgodził się z panią Olgą, że to wieszczy koniec literatury. Raczej bym wskazał, że ludzie odczytują jej opowieść jako rzecz na tyle sugestywną, że traktują jej bohaterów jako postacie, które istniały naprawdę. To jest chyba jednak komplement dla pisarza. Oczywiście bardziej wyrobiony czytelnik czyta fikcję, ponieważ chce ulec jej czarowi. Chce przez chwilę dać się nabrać, że świat, o którym czyta, jest prawdziwy. Na tym generalnie polega literatura pisarz zmyśla, pisarz kłamie, a czytelnik za to mu płaci. Czytelnik chce, aby pisarz kłamał na tyle pięknie i przekonująco, by dało się w te kłamstwa choć przez chwilę uwierzyć. Jednak Olga Tokarczuk odczytuje w pytaniach tych ludzi dość powszechne dziś pragnienie faktów i odczuwa wewnętrzny protest. Bo w czytaniu, według pani Olgi, nie chodzi o to, by zapamiętywać fakty. Przecież tak często zdarza się, że jakaś książka wywarła na nas duże wrażenie, jednak z perspektywy czasu nie umiemy odtworzyć jej fabuły. Nie szkodzi, bo w czytaniu literatury nie jest najważniejsze zapamiętywanie zdarzeń, nie jest najważniejsze zapamiętywanie faktów. W czytaniu najważniejsze jest przeżywanie, w czytaniu najważniejsze jest doświadczanie. Na zakończenie, jeszcze dodam, że wedle różnych naukowych doniesień fikcja odgrywa niebagatelną rolę w naszym życiu. Dzięki czytaniu stajemy się bardziej empatyczni, lepiej radzimy sobie w różnych życiowych sytuacjach. Dlaczego? Bo ponoć książki są symulatorami. Utożsamiając się z bohaterami, doświadczając sytuacji, w których oni się znajdują, często uczestniczymy w zdarzeniach, w których do tej pory nie mieliśmy szansy uczestniczyć. Przeżywamy miłości, przeżywamy zdrady, przeżywamy euforię, przeżywamy ból utraty i smutek przemijania. Na książkach, na postaciach fikcyjnych możemy jak na symulatorach doświadczać różnych biografii. Możemy doświadczać różnych problemów, możemy doświadczać różnych tożsamości. Dzięki obcowaniu z fikcjami udaje nam się z niejednego pieca jeść chleb. To tyle na teraz. Kanał nazywa się Dzikie Lektury. Ja nazywam się Staszek Dudka. Do usłyszenia.